Cześć saunowicze, z tej strony Dawid z firmy Kora. Witam Was serdecznie na kolejnym podcaście z tytułem Dookoła saunowania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Agatą Sopicką i z Bartkiem Sopickim, którzy są saunamistrzami i spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań, ale w takiej formie, że ja je będę zadawał i będę oczekiwał szybkich odpowiedzi, maksymalnie. Ci, co oglądali poprzednie podcasty, to wiedzą, że to będzie trudne, ale maksymalnie dwa zdania dopowiedziane do danego pytania. Zatem zaczynamy. Sauna odchudza, tak czy nie? Nie. Nie. Nie, sauna odwadnia. Jeżeli stracimy jakieś kilogramy w saunie, to tylko to jest woda, którą trzeba uzupełnić, więc sauna nie odchudza. Mamy pierwsze pytanie. Sauna wzmacnia organizm, tak? Czyli jak najbardziej. Tak. Hartujemy się. Poprzez wystawianie organizmu, bo to nie są warunki normalne, to są warunki ekstremalne. Nasz organizm się adaptuje, przyzwyczaja i poza tym jest wyrzut tych wszystkich endorfin różnych, więc to uszczęśliwia nas. Jesteśmy szczęśliwsi, jesteśmy zdrowsi. Jak najbardziej. Czy sauna leczy kaca? Nie. No nie. Sauna nie. Sauna nie leczy kaca. Nie leczy, aczkolwiek pozwala go przejść łagodniej. To żeśmy już tam gdzieś wspomnieli. Łagodniej, ponieważ sauna rozluźnia, ciepło rozluźnia. Jest nam miło i przyjemnie, więc będziemy go przechodzić łagodniej, będzie nam miło, natomiast nie pozbędziemy się na pewno dzięki saunie szybciej kaca, czyli jeżeli mamy tam jakieś zadane 0,7 promila i chcielibyśmy już jechać, to jeżeli wejdziemy do sauny na dwa wejścia, to nie znaczy, że nam tam momentalnie z tego spadnie i będziemy mogli siąść za kółko. Nie, to tak nie działa. Przypuszczam, że lepiej byłoby iść pobiegać albo pomorsować, to też nie do końca, bo teoretycznie zimna woda by nam przyspieszyła ten proces przepalenia tego alkoholu. Natomiast no znowu nie jest to zbyt bezpieczne, chyba że kontrolowanie gdzieś w beczce, na pewno nie do jakiejś rzeki czy stawu. Kontrolowanie na izbie wytrzeźwień. No. Następne pytanie. Czy sauna wyleczy mnie z przeziębienia? Nie. Według mnie nie. Nie. Jeżeli to jest pierwsza, ta wstępna faza przeziębienia, to ona jakby tam może troszkę pomóc i jest opcja, że możemy to wywołać tą taką sztuczną gorączkę z pomocy sauny i zwalczyć to. Ale to, ja wiem, czy to jest przeziębienie już. Przeziębienie to jest dla mnie, jak już jest w katar i są jakieś takie poważne dolegliwości i wtedy organizm jest osłabiony i nie. Sauna najprawdopodobniej, chyba że mamy bardzo mocny organizm, ale to ja bym nie ryzykował. Tak, ale jakieś inhalacje wtedy. Sauna nas może po prostu dobić. No ale inhalacje to lepiej przeprowadzać gdzieś w pokoju. U siebie tak zwane, wiesz, parówki z gorącą wodą, niż wchodzić do pomieszczenia, gdzie jest 90 stopni. Wiem, że tam zabija temperatura zarazki, tylko że oprócz temperatury w saunie jeszcze jest całe zaplecze dookoła saunowe, czyli prysznice, czyli tak, ale chodzi mi o ciągi komunikacyjne, gdzie są różne osoby, więc skoro jesteśmy chorzy, to nie powinniśmy iść między ludzi, prawda? Chyba że mamy swoją przydomową saunę, to mówię, w tym drugim, trzecim, tam drugim stadium chyba może, nie wiem, czy tam trzecie, no jak jesteśmy mocno chorzy, to nie, natomiast pierwsze stadium można spróbować, zabrać sobie coś, jakieś napotne takie rzeczy, kupę ręczników ze sobą, bo to się będzie lało z nas okrutnie i próbować, aczkolwiek mówię, to może nas to osłabić. Czy wyleczyć? Wspomóc leczenie? Przyspieszyć? Może tak, ale stricte wyleczyć? No raczej my raczej nie zalecamy chodzić, jeżeli ktoś jest chory, nie. Z tego, ten temat wyczerpaliśmy. Chyba tak. Wspomniałeś o przydomowej saunie. Waszym zdaniem, przydomowa sauna to jest luksus czy inwestycja w zdrowie? Inwestycja w zdrowie. No nie można sauny brać pod kątem luksusu. Ja wiem, że to się tak kojarzy, zważywszy, że wiele obiektów w Polsce saunowych to jest jednak taki przepych. Czy przy hotelach raczej tych, co mają więcej gwiazdek, mają te sauny, więc to się automatycznie kojarzy z luksusem, gdzie chyba w pierwszym podcaście rozmawialiśmy o tym, że najpierw stawiano ruską banię,
i tą saunę, tą banię, a dopiero później stawiano wioskę, gdzie termy w starożytnym Rzymie, bo to też rodzaj takiej, powiedzmy, no może nie sauny, ale też tam było ciepłe, były te łaźnie parowe i tak dalej. One były otwarte raz w tygodniu dla wszystkich, prawda, za darmo, żeby każdy mógł się w nich wygrzać, umyć, skorzystać, więc od zawsze był to raczej po to się wygrzać, po to się umyć, żeby ludzie nie chorowali, po to, żeby społeczeństwo było zdrowe, mogło budować społeczność, mogło budować, a nie chorować i żeby to na nich trzeba było pracować, więc jest to inwestycja w zdrowie, a nie jest to raczej luksus. No ja bym tego tak nie brał, żeby... Dla ludzi, tak, sauna dla jest ludzi, dla każdego. Dla każdego. Okej. Okay. Czy z sauny mogą korzystać tylko ludzie zdrowi? Znowu mamy to przysłowie fińskie, jeżeli każdy może korzystać z sauny, jeżeli jest w stanie o własnych siłach do niej wejść i o własnych siłach z niej wyjść. Teraz pytanie, korzystać z sauny, tak jak wcześniej powiedziałem, jestem chory, chcę zobaczyć, mam swoją prywatną saunę, a idź, tylko weź sobie kogoś do opieki, jakbyś zasłabł czy coś, żeby popatrzył. Licz się z tym, że cię może złamać już tak, że jutro będziesz bardzo chory też. Natomiast do publicznych obiektów nie. No jest, rozmawialiśmy, że sauna obciąża organizm, choroba też obciąża organizm. Po co organizmowi dodatkowe obciążenie? Zależy jaka choroba może też, bo to też co jest chorobą, no. Ja nie jestem lekarzem, ciężko na przykład łuszczyca, no niektóra jest chorobą, to wskazane jest korzystać z sauny. Ale niektórzy ludzie się wstydzą tego, że po prostu mają tą łuszczycę, no nie boją się rozebrać wśród ludzi, ale jednak sauna im pomaga. W przeciwieństwie do grzybicy, która jest totalnym przeciwwskazaniem, żeby z nią wchodzić i po prostu to jest wręcz dla mnie, nie boję się powiedzieć, chamskie zachowanie. Jeżeli ktoś z grzybicą wchodzi do sauny i korzysta z obiektów, gdzie ludzie chodzą na bosaka, wchodzą po tych deskach, no to to jest, można powiedzieć, mały akt terroryzmu nawet. Czy sauna redukuje celulit? Sauna ujędrnia skórę jako taką, ale celulitu nam nie wyleczy, ponieważ to jest... Nie redukuje. Tak, nie redukuje. Ale sauna na podczerwień. Czyli kabina. Czyli kabina jest dobra na redukcję celulitu. Czy sauna musi być nagrzana do 90 lub 100 stopni? Nie musi być. Rozmawialiśmy o tym. Podchwytliwe pytanie. Chyba, że pytanie będzie postawione na ciebie, czy sauna sucha musi być, aczkolwiek suche są też biosauny, ale powiedzmy sauna fińska musi być nagrzana. No musi, a przynajmniej tak powinna być. Tak. 90 nie musi być. Sauna te bio, zaczynają się sauny już od 45 stopni. Wzwyż, więc nie musi być. Sauna mniejsza czy sauna większa? Z punktu widzenia sauna mistrza dla mnie mniejsza. Ponieważ jeśli nasza, powiedzmy, praca, czyli ten seans, to rozprowadzanie ciepłego powietrza przy pomocy ręcznika lub wachlarzy. Wy jako saunowicze, ty i reszta osób odbieracie to ciepło. Teraz chciałbyś poczuć ten podmuch, prawda? Więc w ciągu, powiedzmy, maks tych 15 minut, ilu osobom ja jestem w stanie po każdej rundzie, bo tych rund to jest minimum 3, gdzie polewamy na piec, a my wykonujemy tych rund dużo więcej. Po każdym polaniu gromadzi się, robi się ta para. I teraz pytanie, ile czasu ja potrzebuję, żeby tą parę rozprowadzić po saunie i każdemu domachać, dmuchnąć, żeby on to poczuł. 50 osób, ja uważam, że jak my to robimy we dwójkę, my robimy to na zmianę przeważnie akurat seanse, czasami i we dwójkę razem prowadzimy, ale powyżej 50 osób już jest ciężko, już są osoby, które nie poczują tego, tak jak, więc optymalnie dla mnie jako sauna mistrza między 30 a 40 osób jest najfajniej, jest komu pomachać i są te osoby, bo tak w saunie typowo małej 6, 8, 10 osób na seans z pozycji saunamistrza? No niekoniecznie, może troszkę za mało. Mówię, 30, 40 osób jest fajnie. Jako saunowicz, teraz z pozycji ławki, właściwie chyba to samo. To jest, tutaj mówicie z pozycji saunamistrza,
A jeżeli chodzi o... Inaczej, gdybyście chcieli doradzić naszym klientom na przykład, jaką saunę wybrać, czy dużą, czy małą, dla własnego użytku. Do własnego użytku? To znowu zależy, z kim byśmy użytkowali. Bo jeżeli, powiedzmy, chcemy użytkować, to będziemy często użytkować, nie wiem, z sąsiadem, z jakąś rodziną, zależy ile tych osób jest, prawda? Powiedzmy, że rodzinnie użytkujemy, prawda? Mąż, żona, ewentualnie tam dzieci. O, czy są jakieś przeciwwskazania, nie jeżeli ma. Chodzi o dzieci? Nie ma. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Oczywiście, że tam trzeba uważać, nie, dziecko ma bardziej delikatne, zależy w jakim wieku. Trzeba uważać na dziecko, żeby nie robimy naszych seansów dla dzieci, bo to jest po prostu no, bez sensu totalnie. Te dzieci by momentalnie uciekły, skoro dorośli wychodzą, więc absolutnie nie, aczkolwiek robiliśmy seanse dla dzieci. Dla dzieci tak, jest specjalne. Temperatura obniżona, wachlowanie tego powietrza, wachlowanie tym wachlarzem. Prawda? To jak ze wszystkim, możesz to zrobić bardzo gwałtownie, szybko, czy strzał ręcznikiem może być gwałtowny, a możesz to zrobić bardzo lekko, tak żeby tylko łagodnie ta para, to powietrze ciebie muskało, otaczało, opływało, otaczało, a niekoniecznie czuć śmignięcia takie wiatry, więc z dziećmi nie ma problemu. Czy większa, czy mniejsza? Na tyle duża, żeby się można było w niej położyć, bo naprawdę w saunie się super leży, super się wypoczywa. Dzięki bardzo za oglądnięcie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału. Łapka w górę, jeżeli się podobało. Liczymy na Wasze komentarze. Do następnego razu. Cześć.